Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i witam was z mordy bardzo serdecznie w drugim odcinku z misji. Pierwszy był Adasia, tam bardzo serdecznie zapraszam. No i co, dzisiaj lecimy sobie misyjki. Tak jak postanowiliśmy, bierzemy się za misję na od ara do hektara. Włączone są shadery. Czekajcie, wybrałbym sobie troszkę inny kombajn. Case nie, bardziej bym chciał to. Pole ile? 200. Dobrze, że i tak nas nie stać. Ulala, co tu się przez chwilę wydarzyło? Mam nadzieję, że shadery wam się spodobają. Gramy dzisiaj sobie na klawiaturze. Nie chciało mi się podpinać kierownicy na misję też, tym bardziej, że szybciej na pewno zrobię to na klawiaturze niż na kierownicy. Także ruszamy sobie na spokojnie. Przenieśliśmy się tutaj z misjami z racji takiej, że no na tym od zera te misje już wszyscy praktycznie znają, wiedzą jak wyglądają pola na oryginalnej mapie, a to jest stancja La Pacho, nie wszyscy grają, nie wszyscy znają. No i my też sami nawet nie wiemy jak te pola wyglądają, więc moim zdaniem lepiej to będzie, gdy będziemy wykonywać właśnie misje tutaj na tej mapie, ponieważ też i pieniążki nam się przydadzą, jak sami widzieliście, 70 tysięcy na naszym koncie. Wybrałem właśnie pole tutaj za biogazownią, ponieważ z tego co pamiętam, mieliśmy tutaj to pole kupować w niedługim czasie, ale też z tego co wiem, to chyba jedyne pole, nie, przepraszam, dwa pola tylko, gdzie można było zrobić coś innego oprócz gnojowicy. Także i tak się cieszę, że naprawdę udało mi się jakieś żniwa rąbnąć. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda nam się zrobić jakąś orkę, coś w tym stylu, ale dobrze, akurat sobie dzisiaj luźno pogadamy. No, powiem wam, że tekstury widzę, że pobiera z oryginalnego folderu z grom, jeśli chodzi o wciąganie, bo jak sami pamiętacie i widzicie, te tekstury wciągania mamy całkiem inne niż główna tekstura zboża. No i wyglądają identycznie. Oj, pięknie nawet soja tutaj na poprzeczniaku, także jak widzimy, nie poprawiło się to nic. No i też jak nie powiem, no to lepiej mi się gra na tej klawiaturze teraz. Spoko, mogę się szybko obracać i w ogóle. A też fajnie, bo shaderki. Nie, mi się tam podoba. Nie każdemu z was, no jeśli naprawdę nie będziecie chcieli, no to trudno, nie będę grał na tych shaderach. Tylko najgorsze jest to, że wtedy ja nie mam w ogóle wygładzenia krawędzi, bo nie mogę, bo mi OBS na to nie pozwala. I teraz przydałoby się coś takiego zrobić, że muszę ogarnąć sobie inny program. Nie wiem, czy to nie będzie może Action, coś w tym stylu. Bo kurczę, cały czas gram na włączonym tym wygładzeniu krawędzi i na zwykłych odcinkach naprawdę wygląda to średnio, jeśli chodzi o tutaj gry z singla. Tak sami widzicie, no na shaderach wygląda to już z daleka troszkę lepiej, bo jednak jest to rozmazanie i skupiamy się tutaj na tym, co znajduje się nas blisko, więc moim zdaniem jest to jakiś oczywiście plus. No i też dzisiaj fajnie, że mamy właśnie tego Newfoundlanda, bo już niebawem i tu taki kumboj nam się pojawi na serii też i na od zera, jeśli będziemy w miarę pykali. No teraz znów nie ma Brączka, myśleliśmy, że coś nagramy na weekend, ale niestety się nie udało, do późna w Mokrzynie. Ja też dzisiaj udało mi się zostać w domu z racji takiej, że dzisiaj cały dzień na polu. Wreszcie też mega się cieszę. Trochę czerwony mogę być na twarzy, nie wiem dlaczego, ale tak mam, jak trochę się wkurzy, porobi cały dzień. I też trochę wiało, także jakoś zawsze tak na twarzy mi to pozostanie. I później przychodzę do domu i mi jest twarz strasznie piecze. Także mogę dzisiaj takiego buraczka trochę zjarać. Od samego rana w polu orka na pełnej. Dzisiaj no aż mi szkoda normalnie 3 peka, bo cały dzień trójka i gaz w podłogę, cały dzień było gniecone. Także wieczorem jak już zjeżdżałem, to już naprawdę było fest. No i od rana orka, orałem sobie koło domku, będzie wreszcie pierwszy vlog, na który już bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest niedziela, jak wychodzą prawdopodobnie misje. Jeżeli coś uda mi się dla was nagrać. Jeśli i tak nie uda mi się nic oprócz tego nagrać, bo chcę Farm Managera nagrać, ponieważ wyszła pełna wersja. Więc jeśli będzie Farm Manager, to cofnijcie się dzień wcześniej. Jeśli jeszcze go nie wydawałem, to będzie prawdopodobnie poniedziałek, wtorek. Coś w tym stylu, jak będzie tylko chwilka wolnego czasu. Także jak coś, to już bardzo serdecznie zapraszam. Wreszcie jakiś vlog właśnie z orki. Dzisiaj na pełnej. No i oczywiście później jak kończyłem orać, od razu przepiąłem się tylko pod ten drugi agregat.
ten taki ala gruberkowaty, wiecie który. No i pojechałem sobie pozagarniać bruzdy na tym, co było orane na zimę. No i też ruszyć niektóre momenty, niektóre kawałki, bo a to naprawdę było mokro, a to naprawdę było gdzieś na glinie mega sucho, że tym drugim agregatem sobie tego na pewno nie rozwalę. No i też postanowiłem, że dzisiaj nigdzie nie ma sensu jechać, skoro jutro tak gdzieś myślę, że 7 godzina, może 6, zależy od pogody. Będę chciał wstać, jechać uprawę, bo tam jest ponad 2,5 hektara, tak żebyśmy jeszcze do południa to zasieli. A jeśli wszystko naprawdę pójdzie dobrze, to może wszystkie siewy uda mi się jutro zrobić. Choć nie będę się tak nastawiał, bo oby tylko się nic tam nie stanęło. To będę chciał właśnie, żebyśmy chociaż jutro te 2,5 hektara sobie tam zasieli. Także cały jeden kawałek będę miał już skończony, bo jak wiecie, no ja większość tych swoich pól, czyli 8, 9 hektarów mam praktycznie w jednym kawałku. Dzielę sobie, także nie mam żadnych miednic. Wszystko jest moje w jednym kawałeczku, więc sobie to dzielę. Najczęściej są to te same działki i w ogóle, ale staramy się, zależy jak co tam chcemy zasiać, staramy się to zmieniać. Także no tutaj praktycznie zostało mi jedna chyba, ona akurat zawsze co roku jest jedną działką taką dużą. Został mi największy kawałek, najdłuższy, że tak powiem, został mi do obrobienia, więc miejmy nadzieję, że jutro będzie naprawdę robota szła dosyć zwinnie. No a dzisiaj powiem wam, że tak naprawdę spoko się w miarę orało, najgorzej na glinie, bo no trzeba było jednak tą dwójkę gdzieś zarzucić, bo nie dawał rady. Ale gdybym dwójką orał, to pewnie bym dzisiaj tylko to zdążył zaorać, bo jednak jest krótki kawałek, strasznie jest takie coś męczące. Jest krótki kawałek i ciągłe zawracanie, nie? Mimo że to jest hektar niecały, to powiem wam, że naprawdę bardzo, ale to bardzo długo schodzi. Bo jakby nie patrzeć, no to kurczę, jednak tego zawracania to odchodzi drugie tyle jak na normalnym długim polu by było. Jakby większy areał na pewno zrobił, bo nawet jeśli oram zawsze te długie kawałki u siebie, to powiem wam, że naprawdę udaje mi się nawet jednego dnia sporo zaorać. I często nawet nie cały tydzień mam to ogarnięte. No co ja mówię, czasami w 4 dni gdzieś orania od rana do wieczora i mam na spokojnie sobie to ogarnięte. A no niestety jakbym miał wszystkie takie pola jak to jedno, no to troszkę dłużej by schodziło. Więc tu będziemy w sobotę, czyli właśnie jutro, siadł mieszankę. Wy prawdopodobnie dostajecie ten filmik w niedzielę. I od niedzieli podobno znów ciepła pogoda, bo dzisiaj tak no od rana wstałem, byłem w szoku, ponieważ w nocy tam, no ale to nie wiem, może z 4-5 minut popadało, ale już wieczorem było czuć, że idzie naprawdę zimno, było może z 1-2 stopnie na plusie tylko, nagle z takich 23, jak zrobiło się takie 2 na plusie w nocy, to uwierzcie, że nie było kolorowo. Rano jeszcze było też czuć, bo było tylko 6 na plusie, zanim wiecie się ta ziemia rozgrzała wszystko, no to nadszedł już wieczór, choć dzisiaj i tak był taki troszkę zimny wiatr. No ale znów od niedzieli nadają ciepło i powiem wam, patrząc na zboże z dnia na dzień, to aż chce się wychodzić. Tak pięknie się zazieleniło nagle na polu, także jestem mega, mega zadowolony. I też, że oczywiście udało się tego pierwszego vlogasa nagrać. Jutro, ciekawe, właśnie jutro uprawa, to zobaczymy, może właśnie jutro nagramy coś z uprawy. Nie wiem, zobaczymy jak to właśnie będzie, bo dzisiaj powiem wam, jak tak nagadałem się i musiałem strasznie głośno gadać, bo no dzisiaj no na pełnej, tak jak mówiłem, było. Także nogi z gazu nie spuszczałem, no i było strasznie głośno. Jak zawsze wiecie, próbowałem tam do tej orki i w ogóle sobie troszkę mniej w palnik dawać, żeby mnie było dobrze słychać, to też dla ciągnika to niedobrze. Jednak nie ma to jak na obrotach sobie on robi w końcu to też szypę, to potrzebuje obrotów właśnie. No i tak dzisiaj właśnie chciałem zobaczyć, jak da radę kamerka i wszystko, i przy chyba 20 minutach to już dostałem takiego kaszu i miałem taką suchość w gardle od tego kurzu, od tego wszystkiego, że uwierzcie, gardło dzisiaj jest w jakim jest stanie, co chwilę sobie tam trochę wody wypiję i może do rana mi przejdzie. Także zobaczymy, jak to będzie jutro, tam jutro też na pełne, bo akurat jeśli chodzi o to pole z uprawą, no to zawsze też ciężko było, jeśli chodzi o agregatowanie. Ale miejmy nadzieję, że jest dobrze. Krzysiu jutro też właśnie sieje. Z tego co wiem, to nagrał wam jakiegoś vloga z agregatowania. Ja mam kartę, mam tutaj vloga z orki, także najpierw wypuszczę coś od siebie, bo jeszcze nic nie było. No i następnie wpadnie coś od Krzysia, prawdopodobnie też orka. Później oczywiście uprawa i złączę to może z siewem, jeśli dzisiaj udało mu się nagrać, bo właśnie tak Krzysia prosiłem, aby
poczytał jeszcze jakieś tam pytanka pod ostatnim vlogiem. Jeśli ktoś nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam na kanał z vlogami. I tam Krzysiu ma właśnie swoją serię. No i Krzysiu miał poczytać pytanka. Chyba czytał, ponieważ widziałem, że podpowiadał na niektóre komentarze. Także jeżeli pewnie miał jakiegoś vloga nagrywać, to na pewno podpowiadał na jakieś kolejne wasze pytanka. I myślę, że tak, nie wiem, koło środy, czwartku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli ja wydam w niedzielę, ten vlog powinien się od Krzysia z Orki pojawić. No i ja myślę, że skończę pracę u siebie polowe. No bo tak myślę, że jeżeli nie uda mi się w sobotę wszystkiego zasiać, w poniedziałek uprawię, w poniedziałek zasiejemy. Myślę też nad nawozami właśnie kiedy. Myślę, że właśnie, no jeszcze ich, może ten poprzeciak mi przesnie, bo naprawdę, uwierzcie, chciałbym wjechać. Ja jedynie, gdzie udało mi się nawozy normalnie rozsiać, to na tym właśnie swoim hektarze, o którym wspomnę na vlogu, bo udało mi się właśnie zrobić tak, żebym miał swój hektar, na którym będę sobie tylko ja działał, będę siał to, co chcę, ile chcę, jak i co, ale to o tym rozmawiałem na vlogu. No i właśnie ja jedynie jak wtedy o 6 rano po przymrozkach, to jedynie mi się udało zasiać poprzeczniak. Niestety rodzice już musieli rozsiewać ręcznie, bo nie da się po prostu wjechać. Byłem wczoraj się przejść, no to niestety dochodzi się do pewnego momentu i nagle jest, no noga wpada, szkoda butów. Szkoda ryć pole, ja jakoś byłem zawsze przeciwny temu. Rozumiem, jakby tam ma się dużo hektarów i w ogóle no trzeba, tak. No czasami też jakby była taka ciężka sytuacja, no to lepiej rzucić tego nawozu, trochę zryć, niż później nie zebrać nic. No ale u nas akurat aż tak ciężkiego przypadku nie ma. No i nie wiem, to jest gdzieś ten poprzeczniak taki najgorszy, gdzie jest taki nagle uskok ze starej łąki. No i właśnie w tamtym momencie jest i tam stoi właśnie woda. Po żniwach poszerzymy sobie rów, jeżeli zobaczymy, jaka będzie wiosna, jeżeli tam ta woda naprawdę nie będzie ustępować, no to może zrobimy coś z drenami, byśmy właśnie poszerzyli ten rów, bo praktycznie no, u nas z roku na rok było właśnie tak, że kiedyś te rowy porobili, później nikt o to nie dbał, u nas na wsi praktycznie nikt o rowy nie dbał i to właśnie dało się w tym roku to zauważyć. Ponieważ każdy albo gdzieś ten rów trochę przyorał, bo to wiecie, a to narzucił, trochę ten zarósł i w ogóle, że praktycznie tych rowów nie było, bo u nas w poprzednich latach nie było takich sytuacji, że wiecie, gdzieś tam woda stała czy coś. No a ten rok jest naprawdę strasznie dziwny. U sąsiada niedaleko, gdzie zawsze stawię, wody było po kolano może, a jeszcze gdzieś z metr ponad wysokości nie było nic. No to teraz jest taka sprawa, że staw wylał i rozlał się tak po polu, że przynajmniej na, no na hektarze jest strata, ponieważ no porobiło się paręnaście takich stawów, a też myślę, że obok tych stawków też również nie wiedzie, tak? Więc tutaj troszeczkę narobiło szkód, no i dlatego też właśnie po żniwach, no bo teraz już nie ma sensu, żeby gdzieś to robić, no chyba, że faktycznie będzie taka akcja, bo widzę, że niektórzy tam ruszyli, no ale to też wiadomo, jak to jest, troszkę poryli i w ogóle troszkę poniszczyli już. A wiecie, po żniwach to zawsze później czy orkom, czy gruberem już wszystkim to wyrówna i nasiewy jest pole idealnie zrobione. Więc tutaj zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że ta woda no z czasem, no jeżeli były takie pogody jak są, mam nadzieję, że to by zeszło, tak? No bo już nie powiem, ten dołek był tak czerwony, bordowy, to zboże już miało taki dziwny kolor, ale to za dużo wody było, nie? I ono nie, teraz nie, dopiero ta wegetacja jak ruszyła, zaczęło to schnąć, słońce codziennie, to widzę, że tam już wszędzie jest zielono ładnie, a tam dopiero zrzuca te stare, niepotrzebne liście, które gdzieś tam uschnęły, czy też mróz je tam, wiadomo, troszkę przykurzył. No i teraz dopiero od dołu zaczyna wchodzić, więc mają taki tydzień albo i więcej opóźnienia. No i też na pewno troszkę dostanie, co mnie boli, bo poprzeczniak u nas zawsze był najbardziej urodzajny. Zawsze na poprzeczniaku praktycznie zostawialiśmy do siebie gdzieś tam do siewu, bo było najładniejsze ziarko, ponieważ przez kilkanaście lat tam była łąka i ta ziemia jest naprawdę wypocznięta. No a teraz akurat jak już zaczęliśmy robić, no to i poszło wapno, i poszło obornik, i też nawozy, więc zawsze ten poprzeczniak najlepiej wyglądał. No ale miejmy nadzieję, że nie dostał aż tak strasznie. Ej, jak widzimy, chyba nawet nie będę musiał tych mijaczków poprawiać, bo mam 13 minut do końca, to powinny być dobre pieniądze. Jak się nie mylę, ile? 2209 tysięcy chyba było. Więc zaraz sobie zobaczymy. O, o, jest zamazany, nie ma, tak? Jest, nie ma, jest. O, cześć Zbyszek. Witaj, kolego.
Myślę, że jeszcze byśmy mogli sobie zrobić na spokojnie właśnie jedno fajne pole, które chcemy kupować. Będę chciał je zrobić, bo Adaś chyba z tego, co się nie mylę, również je robił. No wiecie co, ja chyba wjadę od środka, miejmy nadzieję, że to dobrze wyliczę. Ole to wszedł, no tam wydają cztery worki od razu, na raz rulą wyleciały. Przy takim tempie wjechaniu, dobra. 3, 2, 1, go. Świetna robota, zarobiliśmy, no to jest 14 tysięcy. Ponad, to nie są malutkie pieniądze i 9 tysięcy udało nam się zrzucić. Także luźna guma, a my powędrujemy sobie na pole numer 25. To jest pole, które również będzie mega przez nas powiększone, prawdopodobnie gdzieś odtąd. O, tu tak będziemy jakoś drzewa zostawimy, włożemy się. Myślę, że tutaj na spokojnie, jeżeli tylko gleba pozwoli, to będzie naprawdę kolejne nasze fajne duże pole. Wreszcie będziemy gdzieś przez most przejeżdżać, ale dobra. O, mam również starą, to oczywiście na tej serii sobie to przetestuję. Pięknie to wygląda, jak widzicie, na shaderach momentami. Jest to ciągnik, który mamy kupować na tej serii. Także spoczko, 150 koni. Kurna, teraz jak mamy tego Fenda, Case'a i w ogóle, ale to tak, będziemy musieli uważać właśnie na ten, na to, że maszyny będą nas coraz częściej kosztowały drogo. Dlatego, że będą już stare, więc wtedy wymienimy sobie na starą, nową starą. Oj, zajebisty jest ten, najbardziej mnie rozwala ten ekran, że kurna, farming takie coś na stałe daje, że obojętnie jaką maszyną byś nie robił i w ogóle, to i tak ci to nic nie da. Także no to troszeczkę słabe jest, wiecie co, z tego co patrzę, to nie wiem, jakieś kurna chyba do nawozów czy do czegoś, bo czy nawet cena jest chyba na nim 4580, albo nie, to jakaś albo nazwa. Także minus 6, minus 8 metra, tak jakby gdzieś, nie wiem, nawóz, rozsiewanie, coś takiego. Litrów na hektar, no to właśnie mogą być, albo właśnie gnojowica tutaj może być też, no bo czemu by nie. Także no ciekawie, ciekawie. Ale mniejsza z tym. Tylko no mówię, no troszkę tu farming skrzania takie rzeczy, już bym wolał, żeby był cały czarny, w ogóle się nie włączał ten ekran, a nie wprowadzał jakoś tam w błąd. Nie no, ja moim zdaniem naszej drogi jest zajedwabiście. Jest. Akurat wiecie co? Może na tych seriach innych nie pasuje to, bo tutaj te shadery dają też taki ten kolor pod pomarańcz, pod żółkły. Dają takie. Zobaczcie zresztą sami. Widzicie to? Dają takie troszkę inne teksturki. I tu, jeśli chodzi na tej serii, właśnie bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem. Bo i tak właśnie na tej serii, nawet jak miniaturki robię czy coś, to zawsze dodaję trochę tego pomarańczowego koloru, żeby te fotki bardziej klimatyczne były. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi na misję, to spoko, nie no, zajebiście, nie ma to jak lusterko, żeby patrzyło na koło, no da, żeby tam, czy tego kapcia żeśmy nie złapali, czy coś w tym stylu. No, można i tak. Także widzę, że tutaj na pełnej, ćwiortka jeszcze mi została. Jedna teraz, później druga do wypicia. Także co, mordy? Mam nadzieję, że misje właśnie tutaj na Otara bardziej wam się spodobają, co by nas na pewno z chłopakami bardzo ucieszyło. Na dniach, szczerze, nie wiem jak to będzie następny tydzień wyglądał. Mówię, może wyjdzie tak, że pojedziemy sobie do Brączka, choć nie obiecuję. Zobaczymy właśnie jak to wyjdzie, bo na majówkę niestety się z Brączkiem nie będziemy widzieć, no bo to przed całą majówką, a ja przed całą majówką wracam z gór i później mam kolejny jeszcze wyjazd. Także no tutaj raczej nie będę liczył, że na majówkę się z Brączkiem spotkam, choć też wiadomo, przed całą maturą to Brończu będzie chciał się na pewno coś tam pouczyć, nie wierzę, że nie. Także pięknie, jakby nie było. Poczekajcie, tam było ponad 14, tu ponad 3, dobra, tu będzie 4, 18 tysięcy, można, fajny, krótki odcinek, tak jest, 90 koła, pięknie, to spoko wygląda. A wiecie co, nie sprawdziłem ile to pole kosztowało? Tylko 49 tysięcy, kurde, kupiłbym je, ale muszę, no nie wiem, czy my chcemy z chłopakami od razu w tym sezonie się na tyle pól pchać. Nie, wiecie co? Musimy park maszynowy najpierw rozwinąć. I w następnym sezonie na 100% kupimy to pole. Może jeszcze któryś z chłopaków tutaj zrobi misję. Miejmy taką nadzieję, bo jednak sezon będzie długi. Ale co? Ja w tym odcineczku wam serdecznie, mordy, dziękuję za uwagę. Tam dzwoneczek macie na dole, jak możecie weźcie tam, wejdźcie w niego i zaznaczcie, powiadamiaj o wszystkich, bo teraz czasami nawet Adasia Film wczoraj mi przyszło, że
o 22, dopiero wydawał tam o 14 chyba, także jak chcecie oglądać wszystko i być na bieżąco, to tam zostawcie dzwoneczek, kliknijcie suba i zostawcie łapkę w górę, ja wam dziękuję i na razie, trzymajcie się, cześć!